Witamy serdecznie. Tak, jesteśmy z siostrą Grażynką i rozmawiamy nad różnymi terminami, jakie są przez nas używane. No i tutaj w sumie to jest pierwszy raz, kiedy mamy takie, że tak powiem, narzeczenie, o czym by porozmawiać. Bo w czwartek, tam jak rozmawialiśmy, w piątek to pewna młoda siostrzyczka zaproponowała, żeby powiedzieć, co to jest nieśmiertelność między innymi. No, tam kilka różnych tematów dostaliśmy. No i odnośnie tego, co to jest nieśmiertelność. No i taki dzisiaj temat. O tym bym chciał porozmawiać w sumie. No więc tak. Aha, no i to są już takie terminy, o których już rozmawialiśmy, więc przypuszczam, że to nie są już takie, które nie znasz i tak dalej, więc myślę, że będziemy mieli więcej rozmowy, a mniej monologów. No. Tak, no więc nieśmiertelność. Nieśmiertelność to jest właściwie co? No, przekonanie jest takie, nieśmiertelność, że no, przede wszystkim to jest to, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Na tym to opierają te wierzenia. Człowiek ma coś, co nie umiera. No dobrze. A jaka jest prawda rzeczywista? No. Może zacznę od innej strony. W sensie wyjdę od innego punktu. Że to jest nie śmiertelność, prawda? No, ale jest termin, który się nazywa śmiertelność wobec tego. No i powszechnym poglądem na temat śmiertelności, tak, że ktoś jest śmiertelny, no to jest to taki ktoś, dla którego śmierć jest nieunikniona. Czyli śmiertelność to stan, w którym śmierć jest nieunikniona. No ale to nie jest prawdą. To nie jest prawdą. Natomiast powszechne wyobrażenie o nieśmiertelności zniszczy jej prawdziwego znaczenia. Bo nieśmiertelny to znaczy, że ktoś nie jest śmiertelny, prawda? Śmiertelność oznacza stan podlegający śmierci, ale nie stan śmierci, ani nie stan, w którym śmierć jest nieunikniona, tylko taki, w którym śmierć jest możliwa. Natomiast nieśmiertelność to stan niepodlegający śmierci. To nie tylko stan wolny od śmierci, ale stan, w którym śmierć jest w ogóle niemożliwa. To jest taka różnica. No, człowiek umiera. To nie ma czegoś takiego jak nieśmiertelność, bo każdy człowiek umiera. Każde stworzenie żyjące umiera, bo musi umrzeć kiedyś tam. No, ale właśnie o to chodzi, że nie musi. Bo i właśnie wiele osób odczuwa zakłopotanie, kiedy usiłuje określić, czy na przykład taki Adam był śmiertelny, czy nieśmiertelny, zanim zgrzeszył, nie? Mówią, że przecież gdyby był nieśmiertelny, no to Bóg nie powiedziałby, że w którym z niego zjesz, umrzesz na pewno, prawda? Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 2, werset 17. Gdyż niemożliwe jest, żeby osoba nieśmiertelna mogła umrzeć. No ale z drugiej strony mówią, jeżeli był śmiertelny, no to czym, to na czym polegała groźba lub kara w stwierdzeniu umrzesz na pewno, skoro jako śmiertelny i tak nie mógłby uniknąć śmierci. A jeżeli jest śmiertelny, no to na pewno kiedyś tam umrze. Ale właśnie nie o to chodzi. To jest to, o czym mówiłem ci w kwestii tej definicji, znaczenie, jakie jest nadawane słowu śmiertelność. Wszystko będzie jasne, jak się zastosuje właściwą definicję. Że Adam był śmiertelny, czyli żył w stanie, w którym śmierć była możliwa. Posiadał życie w pełnej i doskonałej mierze. Nie było to jednak wrodzone życie. Takie życie, które miał zawsze albo otrzymał i już nie mógł go utracić. Tylko to życie było podtrzymywane przez owoce z każdego drzewa sadu, tego ogrodu Eden, ogród drzewa zakazanego. I dopóki byłby posłuszny i pozostawałby w harmonii ze swoim stwórcą,
no to jego życie byłoby bezpieczne i nie brakowałoby absolutnie niczego, żadnego z pierwiastków, które byłoby niezbędne do jego podtrzymania. Zatem Adam miał życie i mógł unikać śmierci do nieskończoności, ale był śmiertelny, czyli żył w takim stanie, w którym śmierć była możliwa. Tak? Czyli miał życie wieczne, inaczej mówiąc. Bo ludziom się bardzo często miesza i myślą, że życie wieczne i nieśmiertelność to są synonimy. To znaczy dokładnie to samo. Ale życie wieczne, a nieśmiertelność to jest zupełnie coś innego. Życie wieczne to jest życie bez końca w stanie, w którym śmierć jest możliwa. Ale jednak się nie umiera, tylko się żyje bez końca. Wiecznie. Natomiast nieśmiertelność to jest stan, w którym śmierć jest niemożliwa. Nie podlega taki ktoś w żadnym momencie nie jest w stanie umrzeć. Dosłownie nie jest w stanie umrzeć. Człowiekowi można zadać śmierć przez utopienie, uduszenie, wykrwawienie, zgniecenie, uderzanie, zagłodzenie, spalanie, zagazowanie, zakażanie, otrucie i na rozmaite inne sposoby, tak? Ale takiemu Bogu, który jest nieśmiertelny, nie można nic zrobić. Nie można mu nic zabrać, żeby to spowodowało jego śmierć. Bez najmniejszego problemu Bóg może znajdować się w ogniu, pod wodą, pod ziemią, poza atmosferą, w eksplodującym dynamicie czy w bombie atomowej, w krańcowym zimnie, próżni czy jakimkolwiek innym stanie. Żadna z tych rzeczy nie może ograniczyć jego życia, ani oddzielić go od jego ciała. Jest on całkowicie odporny na śmierć, tak? I na jakiekolwiek ograniczanie jego życia. Ponieważ nieśmiertelność oznacza życie samo w sobie, tak? Zawiera życie sam w sobie. Ma ciało, które w swoim istnieniu nie jest od niczego zależne. Jest magazynem niewyczerpanych zasobów życia, tak? A niektórzy nawet mówią, że ciało Boga składa się z życia. że Bóg się składa z życia. Ja nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale to jest taka ciekawa myśl, którą można sobie wziąć i poobracać w umyśle, że gdyby jego ciało składało się z życia, no to wtedy nie dałoby się go oddzielić od życia, nie? No taka ciekawostka i takie czyjeś tam przemyślenie, nie moje własne. Ale wydaje się takie ciekawe. Niekoniecznie prawdziwe, ale ciekawe. Tak, ktoś zrobił odkrycie. W każdym razie słowa Biblii mówią, że Ojciec ma żywot sam w sobie, tak? Ewangelia Jana, rozdział 5, werset 26. Tak? I że jest nieśmiertelny. Pierwszy Tymoteusza, pierwszy rozdział, werset 17, że królowi wieków nieśmiertelnemu, takiemu, który nie może umrzeć, nie można go oddzielić od życia. Z jego środka, tak, wybija źródło życia żywej wody, tak, bez końca, tak, jak ta nagroda też dla tych, którzy również mieli taką nieśmiertelność osiągnąć. Ale zanim jeszcze o tym, to takie pytanie, że jeżeli Adam był śmiertelny i znajdował się na próbie, to czy jego próba dotyczyła osiągnięcia nieśmiertelności? No, cała masa osób odpowiada, że no tak, chodzi o to, że czy będzie nieśmiertelny. Ale tak naprawdę nie. Bo próba Adama polegała na sprawdzeniu, czy zasługuje on, czy też nie, na przedłużenie jego życia i posiadania błogosławieństw, które już posiadał. Tak? Dostał życie, tak? Dostał ciało, dostał charakter, tak? Został stworzony na obraz Boży i na podobieństwo Boże, tak? Żeby był obrazem Boga w tym, jaki Bóg jest w swoim charakterze, tylko na ziemskim poziomie, i podobieństwo do Boga, że tak jak Bóg jest władcą całego świata i wszystkich rzeczy, istot, jakie są w całym wszechświecie, tak człowiek miał zostać panem ziemi, tak? Królem ziemi, czyli wszystkie rzeczy, żeby nad nimi
panował te tutaj obecne na ziemi. I nie było żadnej obietnicy mówiącej, że on posiądzie nieśmiertelność, jeżeli będzie posłuszny. Tak? Tam nie ma słów, że ty będziesz nieśmiertelny, jeżeli będziesz posłuszny. Tylko jeśli nie będziesz posłuszny, to umrzesz. Tak? Czyli... No dokładnie. Że Bóg dał Adamowi warunkowe prawo do życia wiecznego. W takim stanie, jak został stworzony i w takim miejscu, w jakim został stworzony, tak? Miał doskonały organizm, miał doskonałe warunki do życia, jedzenie, któremu nic nie brakowało, tak? Otoczenie, które było wspaniałe, ale niestety to człowiek utracił. Ale to właśnie przez takie błędne wyobrażenie o znaczeniu tego słowa śmiertelny jest powodem, że ludzie myślą, że wszystkie istoty, które nie umierają, no to są nieśmiertelne. Bo nie umierają, no to są nieśmiertelne. No i dlatego zaliczają Pana Boga, Pana Jezusa, aniołów i wszystkich ludzi do tych, którzy są nieśmiertelni. Ale to nie jest prawdą z najróżniejszych powodów. Przede wszystkim no, doświadczenie ludzkości pokazuje, że ludzie umierają, tak? Tylko że ta nieśmiertelność została przeniesiona na jego duszę. Tak jak to, o czym wspomniałeś na początku, że ludzie mają, może ich ciało umierają, ale ich dusze są nieśmiertelne. Ale o tym to nie była obietnica Boża, tak? Tylko to była obietnica szatana. Także to jest właśnie ten taki drobniutki problem, prawda? Pierwsza Mojżeszowa, rozdział trzeci, wersety czwarty i piąty. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział trzeci, a wersety czwarty i piąty. I wąż powiedział do kobiety, nie Bóg, na pewno nie umrzecie, tak? Czyli obieca im nieśmiertelność. Na pewno nie umrzecie. Wasze życie będzie pewne. Cokolwiek Bóg by nie zrobił, nie będzie w stanie was zabić. Na pewno nie umrzecie. Chociaż wasze ciało umrze, to wy tak naprawdę wcale nie umrzecie. Macie nieśmiertelną duszę, która na pewno nie umrze. Werset 5. Ale Bóg wie, że tego dnia, kiedy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie, tak? Czyli jak istoty duchowe. Staniecie się duchami, tak? Duszami, które są nieśmiertelne, istotami duchowymi. Znający dobro, tak? A jakie dobro znają duchy? Czy też te dusze? No, wieczną szczęśliwość nie. Nie no, według nich znają, że będą na zawsze w niebie żyli, tak? Na tym łonie Abrahama. Tak? No i wszystkich do nieba wysyłają. Do nieba albo do piekła, nie? Że i zło, czyli wieczne męki w piekle. Czyli jak będziecie śli, to pójdziecie do piekła, gdzie będziecie się wiecznie, tam będziecie torturowani wiecznie i tak dalej. A bo teraz na to wieczne odłączenie i tak dalej, prawda? Że zawsze oddzielenie od Boga i tam w różny inny sposób to złagodzili już nie te męczarnie przez tych ognioodpornych diabłów i tak dalej, tylko teraz na wieczne oddzielenie od Boga i tak dalej. Ale w każdym razie cały czas pokutuje to, że będziecie znali zło, ale nieśmiertelnie, czyli że Bóg nie będzie w stanie was zabić. Ale Bóg mówi zupełnie inaczej, tak? Bóg mówi zupełnie inaczej. Słowo Boże twierdza nas, że Bóg zapobiegł wiecznie trwającemu grzechowi i grzesznikom. Ezechiela, rozdział 18, werset 4 i werset 20. Mówią między innymi tak, że dusza, która grzeszy, ta umrze. Więc jeżeli umrze, to nie jest nieśmiertelna, tak? Oj, tak. No właśnie. No i jeszcze, jakie jeszcze inne dowody są na to, że to nie w ten sposób. No jeżeli także, no, ludzie to już powiedzieliśmy, a teraz aniołowie. Czy aniołowie są nieśmiertelni?
No, oni tak. A ja powiem, że nie. Ale... aniołowie też nie są nieśmiertelni. Aniołowie ja tylko żyją wiecznie. Aniołowie żyją wiecznie. Cały czas tak, no przekonanie takim się żyło, że jak kto jest w niebie, to jest nieśmiertelny. A teraz się okazuje całkiem co innego. No bo zobacz, jeżeli najwyższy z nich, nie, z tych upadłych aniołów, czyli szatan, to co jest o nim powiedziane? List do Żydów, rozdział 2, werset 14. List do Żydów, rozdział 2, werset 14. Ponieważ zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, dlatego i on, Pan Jezus, także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierży władzę nad śmiercią, to jest diabła. Czyli diabeł, szatan, ma być podległy śmierci. A jeżeli ma być podległy śmierci, no to nieśmiertelność to jest stan niepodlegający śmierci. Więc nie może być nieśmiertelny. No tak, ale cały czas było przekonanie, że osoby, istoty duchowe, no to nie podlegają takim restrykcjom. Tak, cały czas do tej pory tak nauka nauki podają. No tak, ale to by znaczyło, że Pan Bóg nigdy nie mógłby pozbyć się szatana. Że zawsze byłby szatan. No właśnie. Zawsze byliby upadli aniołowie, zawsze byliby źli ludzie, tak? Która śmierć by nie mogła mieć miejsca, bo oni są śmiertelni. Tak? Nie mogliby zostać unicestwieni. Na zawsze zniszczeni. Tylko Pan Bóg by musiał gdzieś ich tam zawsze trzymać. Musiałby mieć jakieś miejsce i ich tam sobie trzymać. Niech sobie kisną w tym miejscu, tak? Czyli zawsze musiałby tolerować jakieś zło, które istnieje gdzieś w jego królestwie. Takie, w którym odrzuca się jego zwierzchność. A Pan Bóg mówi nie. Ja nie będę tolerował zła, tak? Dozwoliłem na zło tylko po to, żeby z tego wyszło większe dobro i dozwoliłem na to zło tylko na krótki okres czasu. To jest z boskiego punktu widzenia, tak? Bo dla ludzi kilka tysięcy lat to jest długo, a dla Boga to tydzień, tak? Jeden dzień u Boga jest jak tysiąc lat. Także króciutko z takiego punktu widzenia, w porównaniu do nieskończoności. Skąd się wzięło to jeszcze to przekonanie, że aniołowie są nieśmiertelni? No bo nie ma żadnego zapisu, żeby do tej pory któryś z nich umarł, nie? Nawet szatan nie umarł. No to jak to? A no tak to, że to człowiekowi było powiedziane, że dnia, którego zgrzeszysz, tego umrzesz. Aniołom nie. Szatanowi też nie. To jest też, myślę, ciekawa myśl, że Pan Bóg nie powiedział im, że dnia, którego zgrzesz, od tego umrą. No tak, ale było podawane wiele razy, jak chodziłam do kościoła jeszcze katolickiego, to było powiedzmy mówione, no, nie mają ciała ludzkiego, to znaczy się, że są nieśmiertelne. No bo coś tego nie widać, to nie mogę ujrzeć. No, jednak może, szatan będzie zniszczony, tak? Szatan zostanie zniszczony, na całe szczęście, tak? To karą dla szatana i dla upadłych aniołów nie miała być od razu śmierć, tak? Biblia mówi o nich, że zostali oni uwięzieni pod chmurą, tak? I teraz szatan jest władcą duchów na powietrzu. Czyli są uwięzieni, generalnie wniosek jest taki, że są uwięzieni w atmosferze ziemskiej i nie są w stanie opuścić tej atmosfery ziemskiej z jakichś to powodów, których nie rozumiem. I są ograniczeni tylko do tej możliwości tutaj wpływania na ludzi. Jeszcze póki co. A między innymi to jest dlatego, że aniołowie też do tej pory się nigdy nie zetknęli z grzechem, ani z jego skutkami, i nie doświadczyli na własnej skórze, jak to jest i tak dalej. I oni tutaj
co mieli, mieli okazję się nauczyć na tym, co widzieli u ludzi, że na czym polega śmierć. Tak? Oni doskonale wiedzą, że po śmierci człowiek jest martwy. Tylko pomagają podtrzymywać to kłamstwo szatana, bo dzięki niemu rządzą. Ale sami doskonale wiedzą. Tylko, że do czasu, w którym Pan Jezus przyszedł po raz pierwszy na ziemię i zmartwychwstał, to przecież generalnie wydawało się, że Bóg przegrywa. Tak? No bo cały czas ludzie umierali, nie widać było żadnego końca tego cyklu. A nawet Pan Jezus przyszedł na ziemię. O, to była wielka, że tak powiem, wielkie wydarzenie. Także w niebie, prawda? Tak jak rozważaliśmy którejś niedzieli, że aniołowie nie wytrzymali się, pokazali wszyscy, nie tylko tam jacyś tam ten jeden, który został wysłany do tych pasterzy tam na pola, ale się pokazali się cała masa aniołów. Nie wytrzymali z tej radości i śpiewali. No tak, no ale misja Pana Jezusa trwała, tak? Pan Jezus żyje, do 30 roku dożywa. Później misja Pana Jezusa trwała. Interesują się nim garstka osób, nie? Cały świat dalej pod władzą szatana. I szatan tutaj próbuje zniszczyć Pana Jezusa, no i nawet mu się udaje. Jezus, Syn Boży, zostaje ukrzyżowany. To co? Szatan wygrał, nie? Bóg przegrał. Ale... Tak by się wydawało. Ale po trzech dniach Jezus zmartwychwstał. I to zmartwychwstał w naturze boskiej. Mając życie samo w sobie. I tak jak Jezus jako człowiek podlegał śmierci. Został zabity. To Jezus jako istota duchowa w naturze boskiej miał naturę wyższą od szatana. I teraz szatan nie mógł mu nic zrobić. Mimo, że był potężną istotą duchową, w tym momencie już mu nikt nie mógł zrobić. I to była wielka rzecz, także w kwestii szatana i jego rządów nad upadłymi aniołami. Bo nie wszyscy upadli aniołowie chcieli być upadli, że tak powiem. Oni, przecież kiedyś pamiętasz, rozmawialiśmy, że wielu z nich po prostu pomyślało sobie, że ten Bóg tam przed potopem, to ludzie umierają, a Pan Bóg zostawia ich samych sobie. I zostawił ich pod komendą aniołów, żeby tam im pomagali, no to chcieli im pomóc. I szatan im podpowiedział, że weźcie i w takim razie doprowadźcie to życie do nich z innego źródła niż od Adama. No oni będą mieli, skoro przez Adama dziedzicznie otrzymali wyrok śmierci, no to weźcie, wzbudźcie potomstwo, bo to nie będzie objęte tym wyrokiem śmierci. No i niektórzy aniołowie właśnie z dobrych pobudek, tak, nie posłuchali się, nie poczekali na Boga, nie posłuchali się Jego woli, no tylko poszli, żeby faktycznie zacząć coś działać. I im się wcale niekoniecznie podobało rządy szatana. No ale Bóg się wydawało, że ogranicza się tylko do jakichś tam drobnych proroków czy działalności, a tutaj szatan sobie robi, co chce. I ci upadli aniołowie, jakby byli zamknięci z szatanem, to nie mieli nic do powiedzenia. I niekoniecznie się wszystkim podobało to, że szatan rządzi. Ale w momencie, w którym Jezus zmartwychwstał, się okazało, że Bóg jednak potrafił to zrobić, że Jezus jest istotą duchową, której szatan nie jest w stanie ruszyć, to można się do Niego uciec za pomocą. I ponadto, jeżeli ludzie mogą pokutować, przychodzić do Jezusa i dzięki Niemu mogą odzyskać życie, to czemu nie my, nie? Tak sobie ci upadli aniołowie tam myśleli. I niektórzy, że tak powiem, no, pokutowali. Ja tutaj przeczytam ci jeden z wersetów, który moim zdaniem pokazuje o takim jednym. Poczekaj. Bo teraz przypomniałem o tym. Cik. Dzieje apostolskich, o, mam, Dzieje apostolskie, rozdział 16, a wersety 16 i do 18.
16 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Na przykład przykładę we mnie tego instytutu biblijnego, bo akurat tak się otworzyło. Pewnego dnia, gdy szliśmy na modlitwę, natknęliśmy się na młodą kobietę, która była czyjąś służącą. Miała ona ducha wieszczego i swoim wróżeniem przynosiła spory zysk właścicielom. Idąc za Pawłem i za nami wołała: ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Czyniła tak przez wiele dni. W końcu Paweł, zmęczony tym, zwrócił się do ducha i powiedział: rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z nich wyszedł. I duch po chwili wyszedł. No i tak dalej historia jest. Czyli widać, że tam był jakiś upadły anioł, który wpływał na tą dziewczynę. Bo aniołowie, którzy nie byli upadli, no to po pierwsze nie opętywali ludzi, prawda? I nie działali w taki sposób. Nie zajmowali się byciem mediami, czy tymi różnymi, którzy, wróżbami i tak dalej. A ta tutaj pod wpływem tego ducha woła: ci ludzie są sługami najwyższego Boga, oni głoszą wam drogę zbawienia. Ja mam wrażenie, że to właśnie jeden z tych upadłych aniołów, który nie chciał być dłużej pod kontrolą szatana, tutaj w ten sposób działał, że ten, no ale to też było niezgodne z wolą Bożą, bo powinien to dać sobie spokój i zastanowić się i posłuchać, jaka jest wola Boża względem nich. No i tak, no i w ten sposób. Także oni, jeżeli pokutowali, to oni zachowają swoje życie. Tak? Bo też inny werset mówi. Pierwszy Koryntian, rozdział 6, a werset 3. Pierwszy Koryntian, rozdział 6, a werset 3. Albo nawet przeczytam od drugiego. Najpierw drugi. Czy nie wiecie, że święci będą sądzić świat? Jeżeli zaś wy będziecie sądzić świat, to czy nie zasługujecie na to, aby wyrokować o tak błahych sprawach? I werset 3. Czy nie wiecie, że będziemy sądzić nawet aniołów? Tym bardziej więc możemy rozstrzygać o sprawach życia codziennego. Więc jeżeli członkowie Chrystusa mają podczas dnia sądu sądzić aniołów, to znaczy, że jakaś część z tych sądów, tak, zakończy się wydaniem pozytywnego wyroku, może żyć dalej, prawda? Jakaś część zakończy się wyrokiem, że to jest niepoprawny grzesznik i on tutaj mimo wszelkich możliwości, czasu, jaki został im dany na zmianę podejścia i tak dalej, to nie chcą, nie chcieli się zmienić. Ale byli tacy upadni aniołowie, którzy pokutowali i na pewno też cierpieli swoje od szatana i od innych upadłych aniołów. Też przechodzili swoje doświadczenia tam gdzieś, gdzie ich nie wiemy. Że podczas tysiąclecia, tak, podczas dnia sądu, ten sąd względem nich będzie mimo wszystko pozytywny, że tak, co prawda zgrzeszyliście, ale pokutowaliście, nawróciliście się i współpracujecie dalej z Jezusem, więc proszę bardzo, możecie żyć dalej. Dlatego, że z pewnego punktu widzenia grzech człowieka wpłynął na to, że aniołowie upadli, tak? No bo oni upadli dlatego, że chcieli pomóc człowiekowi. Więc z pewnego też punktu widzenia jest to też związane ta nadzieja dani, że Pan Jezus odkupił człowieka, tak, od wszystkich, od tego grzechu i od wszystkich konsekwencji z tym związanych. No ale jedną z konsekwencji upadku człowieka było to, że ziemia stała się nieprzyjaznym miejscem dla niego, prawda? I zwierzęta cierpią, tak? Żyją w gorszych warunkach. A co zwierzęta były winne temu, że człowiek zgrzeszył? A no nic, prawda? Po prostu były, że tak powiem, towarzyszyły.
ten. No i tak samo aniołowie nie mieli udziału bezpośredniego w tym grzechu, tak? Ale tak jak zwierzęta, podczas gdy człowiek otrzyma tą restytucję i zostanie przywrócony do doskonałości, to i stan i życia, okoliczności dla zwierząt i podejście ludzi do zwierząt się zmieni z powrotem na lepsze, tak też i aniołowie z pewnego punktu widzenia z tego skorzystają, tak? Bo też ich grzech był spowodowany z pewnego punktu widzenia grzechem człowieka. Gdyby nie grzech człowieka, to aniołowie żyli wcześniej miliony, miliardy lat, kto to wie, i jakoś nie zgrzeszyli. Zgrzeszyli dopiero w tym momencie, kiedy człowiek się pojawił. Więc dlatego i oni poniekąd tutaj, to wynika z tego dla nich nadzieja. No i się okaże, że ci, którzy będą chcieli żyć, będą mogli żyć. A ci, którzy pozostaną poplecznikami szatana, mimo tego wszystkiego, co się działo, co mieli okazję obserwować, okażą, że na zawsze ich charaktery są złączone ze złem, to oni zginą wraz z szatanem, ponieważ nie są nieśmiertelni, ale śmiertelni. No i czy jakieś masz pytania? Że szatan kłamał. No tak. Nie, mówię, przekonali się, że szatan kłamał. Okłamał ludzi i okłamał przy okazji też aniołów, którzy za nim poszli. No właśnie. No właśnie. Wierzyli i poszli. Tak, ale ci, którzy dowiedzą się o ogromie grzeszności grzechów, tak, do czego prowadzi i będą... No zobaczą skutki grzechu i stwierdzą, że nie, tak to... My nie chcemy. My nie chcemy grzeszyć, nie chcemy błądzić, tak, tylko chcemy współpracować z Jezusem i z Bogiem. No to ci będą mogli iść dalej. Tak jak ludzie. Tak jak ludzie generalnie, prawda? No więc to... Znaczy się, że ci aniołowie upadli, którzy z powrotem będą chcieli i wrócą do Boga, to oni już będą mogli się cieszyć życiem wiecznym, nieśmiertelnością, tak. Prawda? Nie, chociaż... nieśmiertelnością, życiem wiecznym dalej. Aha, jeszcze nie. Bo... Aha, jeszcze nie. I nigdy nie będą mieli, bo oferta nieśmiertelności była tylko i wyłącznie dla tych, którzy poszli drogą Jezusa, tak? Dla tych, którzy byli spłodzeni z ducha, tak. I ci, którzy byli wierni aż do śmierci. Dlaczego tak jest? Bo problem z nieśmiertelnością polega na tym, że taka istota jest nieśmiertelna, czyli nie jest w stanie umrzeć. I gdyby nie byli tak wypołowani, że w dowolnych okolicznościach, że oni nie zachowają wierności w najdrobniejszych szczegółach, no to kiedyś Pan Bóg mógłby mieć problem, bo miałby nieśmiertelnego drugiego szatana, którego nie byłby w stanie zniszczyć. A to Pan Bóg absolutnie się na to nie zgadza. Dlatego wypróbował ich do ostatnich tych. Dlatego będą mieli po prostu takie warunkowe życie. Tak? Że jeżeli zrobią coś już nie tak, no to wtedy zostaną całkowicie zniszczeni. No bo to będzie... No tak. To, że dnia, którego zgrzeszysz, tego umrzesz po prostu. Tak? W tym momencie każdy już za siebie w pełni świadomie, w pełni dobrowolnie, jak zgrzesz, no to będzie się równało dla niego z zakończeniem życia. I to nie znaczy, i to między innymi znaczy, że nawet w wiekach przyszłych, prawda, w tych nieskończonych miliardach lat później, jeżeli ktoś by grzeszył, to Pan Bóg nie pozwoli drugi raz na to, żeby zło było dozwolone. Nie pozwoli. Zobaczyłeś skutki, widziałeś, jakie są skutki grzechu i ty znowu zaczynasz grzeszyć? Nie. Teraz świadomie, dobrowolnie grzeszysz, więc kończy się twoje życie. Nie zgadzam się na to, żebyś korzystał z życia w dalszym ciągu. Tak? Ty łamiesz zasady wszelkie, jakie powinny być związane z tym życiem. No, więc chociaż ludzie i aniołowie będą żyli wiecznie, ich życie zawsze będzie wymagało podtrzymywania. Tak? Ludzie muszą jeść, pić, oddychać, tak, różne inne rzeczy. Aniołowie zapewne też w jakiejś innej formie to czynią. W jakiś sposób ich ciała są podtrzymywane. Że nie muszą umierać,
Ale gdyby się zdarzyło, że będą grzeszyć, to Pan Bóg nie pozwoli na to więcej, żeby powstał kolejny szatan i jakieś tam inne rzeczy, które by doprowadzały znowu do zaistnienia zła na dłuższą metę. No bo jak się skończy... Człowiek. No, bo jak się skończy historia ze zbawieniem ludzkości, no to trzeba będzie zaludnić cały wszechświat, nie? Więc tam pewnie też jeszcze będą próby i też będzie umieranie. No, ale w tym nowym życiu, w tym ogrodzie, prawda, no, w tym nowym systemie, no to człowiek też będzie musiał cały czas uważać i pilnować się, żeby po prostu nie zejść z tej drogi, którą, gdzie dostał szansę od Pana Jezusa, żeby go, jak go wyprostował, to będzie musiał się pilnować, żeby nie zrobić czegoś nie. Ja też tak długo myślałem, tak jak ty, ale to będzie prostsze niż to, o czym mówisz. Dlaczego? Dlatego, że doskonały człowiek ma wpisane boskie prawo w swoje serce. A to polega na tym, że człowiek, który jest grzeszny, to ma naturalne skłonności do tego, żeby czynić grzech. I się musi pilnować, żeby tego grzechu nie popełniać. Ale jeżeli człowiek będzie doskonały, to naturalną skłonnością dla niego będzie czynienie dobra. Żeby uczynić grzech, się będzie musiał zmusić. Więc to nie jest tak, że się będzie musiał jakoś specjalnie pilnować. Dla niego będzie rzeczą normalną, będzie postępowanie dobre. Dla człowieka doskonałego to jest jak oddychanie, tak jak dla osoby, która idzie. No, na przykład, czy rozmawiając ze mną, musisz się pilnować, żebyś nie używała słów, które są obelżywe? No nie, bo ja ich nie używam, to raczej nie. Dokładnie, dokładnie. Nie ma takiej zupełnie potrzeby. W ogóle nawet ci to nie przychodzi do głowy, że mogłabyś użyć takich słów. No i tak właśnie w przyszłości będzie z różnymi rzeczami, z tymi grzechami i tak dalej. To będzie dla ludzi, którzy będą zreformowani i będą mieli to prawo Boże znowu wypisane na swoich sercach, to dla nich naturalne będzie, że trzeba będzie, że się postępuje dobrze. To, co jest grzeszne, nad nim nie będzie przychodziło do głowy. Chyba że świadomie, dobrowolnie będą robili coś specjalnie w tą stronę. Będą przeciwni swojemu sumieniu, które będzie im mówiło, że to jest złe, co próbujesz zrobić. Czy ty na pewno chcesz to zrobić? Bo ty wiesz, że to jest złe. Więc to jest dużo prostsze. Nie trzeba będzie się tak pilnować. Po prostu w sensie takim pilnować, że będziesz musiał za każdej chwili uważać, bo jedno niewłaściwe słowo i umierać. Nie. No tak, no byłoby to bardzo stresujące. Dokładnie, dokładnie. W ciągłym strachu by człowiek musiał. Dokładnie tak. Zamiast żyć w miłości i w spokoju. I w spokoju to żyłby w strachu, że za chwilę może umrzeć. Ale to nie o to chodzi. Człowiek będzie szczęśliwy. W ogóle nie na takich ludziach zależy, żeby się później jego bali panicznie albo swojego kroku dalej. Dokładnie tak. Tylko żeby byli z miłością, żeby byli. I to taki, że piękna jest ta prawda ze Słowa Bożego, ale trudno. I ona usuwa strach, moim zdaniem. Usuwa strach, a pokazuje, że to będzie piękne. Będziemy się z tego cieszyć, a nie będziemy cały czas strachu, że coś może być nie tak. Masz rację. Piękne to już tak można się wyzbyć wielu niepotrzebnych strachów. Dziękuję bardzo. Ja też dziękuję bardzo. Dobrze, to jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, albo chciałby, żebyśmy omówili jakiś jeszcze inny termin, to zapraszam do komentowania, polubiania, tak, udostępniania innym, żeby i oni mogli się pocieszyć tymi rzeczami. I zapraszamy następnym razem. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.